I zwracam uwagę, proszę Państwa, na ciekawe miejsce, ciekawe oznakowanie. Często tutaj kierowcy gubią się w tym miejscu. Popatrzmy, będziemy jechać w kierunku Pabianic, czyli to będzie z prawego pasa. I popatrzmy teraz, co tutaj się dzieje. Mamy pulsujący sygnał żółty, czyli miejsce szczególnie niebezpieczne, linię P14, znak stop. Ale zwróćmy uwagę, i tam dalej mamy A7, C12, ale ten znak stop, on dotyczy tylko i wyłącznie torów tramwajowych, czyli nie zatrzymujemy się tutaj przed linią P14, tylko zatrzymujemy, mamy obowiązek zatrzymania przed torami. Oczywiście w przypadku, gdy będzie nadjeżdżał tramwaj, to zatrzymamy się przed sygnalizatorem, czyli przed linią P14. W tym miejscu po zatrzymaniu już się nie zatrzymujemy, tylko ustępujemy na ogólnych zasadach ze względu na znak A7 pojazdom nadjeżdżającym. Czyli w tym miejscu, pamiętajcie, ten znak stop nie dotyczy skrzyżowania, tylko dotyczy torowiska tramwajowego. Także myślę, że ciekawe miejsce i warto sobie na ten temat pomyśleć, przemyśleć to, zastanowić się, bo z mojego doświadczenia tutaj najczęściej zatrzymanie następuje przed linią P14, czyli jeszcze w miejscu, gdzie znak stop nas nie obowiązuje.